Cześć. Ten odcinek będzie na temat rozdzielaczy do ogrzewania płaszczyznowego. Pokażę, co znajdziecie w kartonie, jakie mamy dostępne rozdzielacze i pokażę, jak zamontować taki rozdzielacz do naszego modułu podłogowego, o którym opowiadałem w jednym z naszych filmów. Rozdzielacze mosiężne Afrizo Basic dostarczane są wraz z instrukcją obsługi. Takie rozdzielacze dostępne są w wersji od 2 obiegów aż do 12. Belka zasilająca wyposażona jest w rotametry, belka powrotna w zawory termostatyczne. Rotametry mamy wyskalowane do 3,5 litra na minutę, wykonane są z mosiądzu, więc można je wyczyścić i rozebrać. Przyłącza mamy 3/4 gwinty zewnętrzne, wystarczą złączki Euroconus i można podłączać rurę. Na końcach belki zasilającej i powrotnej znajdują się zawory do napełniania i wpuszczania wody. Natomiast po skierowania końców wylotowych w górę może to służyć również jako odpowietrznik ręczny. Z drugiej strony rozdzielacz wyposażony jest w nyple calowe, które posłużą nam do zamontowania modułu podłogowego. Ja pokażę, jak to zamontować. Jeśli wybierzecie rozdzielacze mosiężne Afrizo Basic, to nie trzeba montować uchwytów, które dostarczane są wraz z modułem. Montaż jest bardzo prosty, a uchwyty, które zostały dostarczone z modułem, po prostu nie będą wykorzystane. Oczywiście powinniśmy zamontować uszczelki, natomiast w tym przypadku nie jest to konieczne. Tak wygląda zamontowany moduł do rozdzielacza do ogrzewania powierzchniowego. Jeśli podobał Wam się film, łapka w górę. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Znajdziecie tam mnóstwo filmów, również z produktami Afrizo Basic.